Good morning, z tej strony Paweł, witam was w piątym odcinku z Uncharted Zaginione Dziedzictwo. Kontynuujemy oczywiście standardowo naszą przygodę w tej wspaniałej grze, jak ja to już mówię. Oczywiście ostatnio skończyliśmy na moście, przed mostem, teraz jesteśmy na moście właściwie, który oczywiście Nadine musiała rozjebać swoim grubym dupskiem, co? Więc zanim przejdziemy dalej, chciałbym was zaprosić na Discorda, do którego link znajdziecie w opisie. Oraz do subskrybowania kanału, bo no bo tak, bo czemu nie? Skoro oglądacie film, to prawdopodobnie. Skoro wytrwaliście te kilka sekund, 30 sekund we filmie, to prawdopodobnie jest to jakieś osiągnięcie u mnie na filmach, więc możecie zostawić subskrypcję, możecie zostawić łapkę w górę, możecie napisać komentarz, cokolwiek, nie wiem. Poczytałbym sobie coś, ale no. Skończę pierdolić głupoty i zajmę się grą. Może, bo już widzimy, że tutaj mamy nacisnąć Q i gdzieś polecieć. Więc o chuj, co się stało właśnie? Co to był za dziwny kąt jakiegoś tutaj normalnie lotu? Dobra. Tędy się dostanę? Nie. Poczekajcie chwilę. Okej. Okay. Musiałem sobie odkaszlnąć. Żebyście tego nie słyszeli, to musiałem wyciszyć sobie przy okazji mikrofon. Czy ja tu... Jest okej, okay. Tylko nie zaczynaj beze mnie. Co, wszystko w porządku? Rozjebałaś most i teraz się pytasz, czy wszystko w porządku? Kurwa, aha, tu są dziury takie w skale. Ja się zastanawiam, po czym ja się wspinam. Okej, okay, czy ja tutaj coś znajdę? Okay, to wygląda jak... Nie przedostaniemy. Drzwi. Które prawdopodobnie ostatecznie będziemy musieli w jakiś sposób otworzyć, albo same się otworzą. Jesteś. Dobrze się bawisz? Zupełnie jak na WF-ie w podstawówce. Te drążki wyglądają 100 razy solidniej niż w mojej szkole. Takie kurwa śmieszki jesteście, co? Okej, okay, muszę ewidentnie iść dookoła. Teraz mogę wskoczyć tutaj. Dzień dobry, no pani. Jestem pod wrażeniem. A ja chyba wyzionę ducha. Bierzmy się do roboty. To co, spadamy teraz do wody. Czekajcie, kurwa. Nie, ja tam... Nie, tutaj, dobra. Też mogłem w sumie iść na wprost. Kurwa, jestem w tym samym miejscu dokładnie. Ja pierdolę. No Nadine, powiem ci, że musimy zrobić dokładnie to samo, co przed chwilą robiłem. Czyli wracać po drążkach. Wiem, że nie chciałaś tego robić. Znaczy, że nie wiem, czy nie chciałaś tego robić, ale w każdym razie zafunduję ci tą samą zabawę, co ja przed chwilą miałem. O, kurwa, dobra. Do góry. Boże, jedyny, jeszcze dłużej, naprawdę, mamy mnóstwo czasu. Jeszcze 28 minut. Dobra, teraz do góry, nie wiem czemu, od razu tu nie poszedłem. No ale okej. Co my tu mamy? Oczywiście żeton wsadzamy, czy kurwa, nie wiem co to jest. Dobra, to chyba będzie łuk. Niezła jesteś. Okej, okay, czy to będzie to? Nie. Tak? Kurwa, ewidentnie nie tak. Może tak? Zdecydowanie tak, dobra. Obkręcamy sobie teraz tutaj normalnie tak. O. What the fuck? Co się kurwa dzieje? O, to trochę trudniejsze. A, okej. Okay. Czaję, czaję. No i popatrz. Parasiurama. Parasiurama. Odkręćmy wodę. Zaraz. A co, jeśli tutaj nie ma wody? Tylko smoła albo lawa? Tak. Wkręcasz mnie. No co ty, naprawdę? Zdecydowanie lawa. Tak. No. No. Załatwione. Mhm. Co? Trochę szkoda, że to nie lawa. To wodospad. Tak. Drugi z trzech. Hojsalowie nieźle się namęczyli, żeby ukryć kieł. Jakby nie patrzeć, był w końcu symbolem dominacji Hojsalów. Reprezentował bogactwo i władzę. Nie lada trofeum dla Persów. Tak. Mój tata myślał, że kieł był... czymś znacznie więcej. Co? Twój ojciec też szukał kła? Miał obsesję na jego punkcie. Poświęcał dnie i noce na badania. Zmarnował cały majątek na te swoje bezowocne wyprawy.
Skądś to znam. Co z tego wyszło? Nie wiem. Odesłał mnie i mamę, bo chciał nas ochronić. Więc poleciałyśmy do Australii. A teraz to właśnie ja stoję u wrót Halebidu. To całkiem zabawne. Ostatni fort jest nad wodospadem. Ten z trójzębem. No dobrze. No i wszystko układa się w całość. Tak. Fraser to chyba nie jest hinduskie nazwisko. Mam je po matce. W jaki sposób do chuja ja mam się dostać na dół, co? Próbujmy dostać się z powrotem do auta. Co ty, dobra, kurwa, nie powiesz? Kurwa, czekajcie, ja tu nie zejdę. O. Dobra, nie. Nie, nie będę ryzykował. Jestem przekonany w 100%, że zdechnę, jak tylko Chloe postanowi wejść z powrotem. Turlamy się na dół do naszego samochodziku. W jakikolwiek sposób mam się do niego dostać. Gdzie jest, kurwa? Gdzie jest Nadine? Do chuja. Zgubiłem ją. Halo, Nadine, gdzie ty jesteś? Nadine. Halo, halo. Gdzie ona, kurwa, jest? Iż! Kurwa! Ku! O to chodziło. Dokładnie to chciałem zrobić, ale teraz zobaczę, gdzie ta pinda pójdzie. Dokąd ty idziesz? Którędy? Pokaż. Ja pójdę za tobą. Jeszcze dłużej po tych schodach może schodź, co? Okej, okay, ty idziesz tutaj, tutaj, tutaj gdzieś, kurwa. Tam sobie przeskakujesz, okej. Okay. Czy te drzwi się teraz otworzyły nagle? Oczywiście, kurwa, że tak. No. Kto by się spodziewał? Okej, okay, teraz tu normalnie. Ku. Okej, okay, i co teraz? A, tędy, proszę bardzo. To było dosyć szybkie rozwiązanie, szczerze mówiąc, ale szybsze było to, co zrobiłem przed chwilą. No, okej. Okay. Zostały nam ruiny nad wodospadem. Ewidentnie to jest bardziej efektywne niż tamto. Dobrze. Ruiny nad wodospadem. Co, kurwa, gdzie one są? Gdzie one są? Aha, czyli po prostu cały czas musimy jechać w tamtym kierunku. Tam jest ta wieża, na którą się patrzę? Chyba tak. Dobra, jedziemy do niej. Teraz już rozumiem, dlaczego Asaf szuka kła. Myślałam, że chce go dla pieniędzy. Jak my. Użyję go, by przekonać do siebie ludzi. Pokazać władzom, na co go stać. Jak za starych, dobrych czasów. To nie pierwszy raz? Oj nie. To się powtarza, odkąd król przegrał z Persami. Każdy chciał posiąść tę ziemię, to wszystko. A ja myślałam, że to zwykłe poszukiwanie skarbów. I słusznie. Niech Asaf toczy swoje wojny. To nie nasza broszka. Prowadzenie wojen należało kiedyś do moich zmartwień. To prawda, ale robiłaś to dla kasy. Zazwyczaj. A jak pracowałaś dla Asawa? Pieniądze były dobre, ale nie warte zachodu. Ała. Więc po co to wszystko? Musiałam wyrobić sobie renomę. O, chwileczkę. Ostrożnie, żołnierze Asawa. Kurwa, no i nie dokończą rozmowy, no i chuj. Okej, okay, więc rozmawiałyśmy o... Albo dokończą. To jak już mówiłam, bo chciałam się wybić. Postanowiłam zacząć w najgorszym miejscu. Po tym mogłaś iść tylko wyżej. Co, już? Skończyliście? Mogę jechać dalej? Dobra. Oni tu będą, co? Muszą tu być. Czy to jeszcze nie tu? Czy ja w ogóle, kurwa, jadę w zupełnie... Pierwszy raz w Indiach? Ta. Ta praca ma niewiele zalet, ale podróże to duży plus. Gdzie już byłaś? O, kurwa, Mac, to nie ta wieża. To ja mam wiedzieć? No, nie byłam w Stanach. Serio? Tak, to czego szukam zazwyczaj jest stare, nie? A Stany powstały dopiero kilkaset lat temu. Fakt. A ty? Dokąd chciałabyś pojechać? Na Islandię. Niezły wybór. To piękny kraj. I cichy. Nietknięty. Chciałabym kiedyś zobaczyć zorzę. A, okej. Okay. To też jeszcze przede mną. Pojedź tam po Indiach. Może kiedyś. Mam jeszcze inne sprawy na głowie. Czy ja się tam gdzieś dostanę, jak pojadę do góry? Obawiam się, że nie.
What the fuck? Chuj wam chodzi? Nie, no tędy nie wjadę nigdzie, kurwa. Okej, okay, tam było jakieś przejście tajemne, podziemne pod, nie wiem, tunelami jakieś zrobione. A nie, dobra, to są drzewa po prostu. Ale dojebany most, chyba po nim już szliśmy, co? Tak mi się wydaje. mam wrażenie, że w ogóle już tędy jechaliśmy ostatnio. Okej. Okay. I to jest ta wieża, proszę państwa. To jest ta wieża, do której miałem się dostać na samym początku. To znaczy się na samym początku, jak tylko wyruszyłem od poprzedniej wieży. Kamienie. O chuj, chyba tędy nie wiadę. No cóż. Ale wygląda na to, że wiadę tędy. Jak nie jedną drogą, to drugą. Zawsze jakieś rozwiązanie się znajdzie. Okej. Dokąd kurwa teraz? Tędy? Nie wiem, kurwa, co ja robię w ogóle? Poczekajcie, do wieży, jest wieża, nad nami, pod nami, nad nami, okej. Okay. Ewidentnie musimy jechać tutaj, no kurwa, no nie może być inaczej. Jak jest jakiś przejazd pod wodospadem, za wodospadem, znaczy się, to ewidentnie trzeba tam jechać, no nie ma innej opcji. W górę wodospadu teraz, czy może, o, ewidentnie w górę wodospadu. Uważaj, buntownicy mogą już tu być. Pytanie za 100 punktów. Czy ta woda nie zerwie nam auta? Chyba nie. No to wychodzimy. Zobacz, to trójząb Ganesi. Widziałam taki symbol w wieży. Ganesia. Ten, który usuwa przeszkody. Proszę bardzo, tutaj przynajmniej drzwi mamy. Co? Dobrze coś o nim wiedzieć. Możesz się do niego modlić, kiedy zaczynasz coś nowego, albo chcesz oczyścić umysł z wątpliwości i zmartwień. A ten, który usuwa przeszkody. Właśnie. Ale dlaczego ma głowę słonia? A, wiesz, podarował mu ją Bóg Siwa. Miło z jego strony. Po tym, jak odrąbał mu jego własną głowę. O. Dzień jak co dzień. Mam rację? Brama jest już bezpieczna? Jeszcze nie. Będę cię kryć. Czekam na Kobrę 8. Przejść po cichu, dobra? Oczywiście, kurwa, 150 tysięcy przeciwników. Dobra, może przynajmniej trzech. Nie widzę reszty. Jest tu ich więcej, kurwa? Nie widzę. Dobra, wskakujemy jeszcze tu. Okej, okay, chuj w was. Nie będziecie mnie widzieć, jak tu przejdę, prawda? Nie. Zajebiście. O nie, ktoś mnie widzi, kurwa mać. Sytuacja nie wygląda najlepiej, nie powiem. Tam jeszcze gdzieś ktoś widział. Tu łazić na dole jeden. Tego chuja tutaj jak podejdę teraz, ten nie będzie widział. No dobra, ten se poszedł. O kurwa. O kurwa. Dobra, ten sobie stoi tam, co? Co do... Coś jest nie tak. Kto to widział? A dole jeszcze jeden chuj jest, co? Okej, ten se idzie. Ty, kolego, za chwilę stracisz swoje życie. Niestety, no przykro mi, ale czasami ktoś musi się poświęcić. Okej, okay, tutaj kurwa jakiś granat leżał. Proszę mi to oddać, dziękuję. I idziemy teraz do tego kolegi, co jest obok. On za chwilę też pozna smak śmierci. Cholera, coś widziałem. Tak widziałeś, że nie żyjesz. Nie wiem, jakim cudem w ogóle jeszcze byś w stanie to powiedzieć, no ale dobra. Już nie będę się czepiał szczegółów. Chloe, złaź na dół. Jakieś gówno do podniesienia, nie. Ja mam karabin i z tego karabinu chcę korzystać, a nie z jakichś, kurwa, nie wiem, PM-ów albo innego badziewia. Ty mnie nie widzisz. Ty mnie nie widzisz. Pewnego dnia. Idziemy dalej. Wrócimy tu porządek. Mhm. Powietrze jest tu czyste. I o to właśnie w tym chodzi. Wkrótce będziemy tu rządzić jak nasi praojcowie. Moja rodzina i tak zwani przyjaciele, co zostali w wiosce, śmiali się, jak się zaciągnąłem. Zapomnij o nich.
są już częścią przeszłości. Załośni głupcy wolą klepać biedę. Pokażę im prawdziwe życie. Godne króla. O, ale go wyjebał. To jest twoje życie godne króla, kolego? Ty tam, masz coś? Niestety! Kurwa, następny przyszedł. Przeczesać teren! Ale tego, jak to wypierdoliło tym granatem do góry. No, to było ciekawe. Ta rozmowa też była zresztą bardzo ciekawa. O, chuj! Nie. Kurwa, widzę... Ja pierdolę, jeden mnie zauważył i od razu cała armia mnie widzi. Zajebiście. Nie trzeba było, kurwa, ze mną zadzierać. Za chwilę to wszyscy wy będziecie martwi, nie ja. Znaczy, ja pewnie też za chwilę. Kurwa, tym bardziej, że ginę. Chuj. Kurwa. Dobra, żyję. Spierdalando. Do wysokich krzaków. Nie będziecie mi widzieć, kurwa. Nie macie pojęcia, gdzie jestem. Co? Zgubiliście mnie? Kto by się spodziewał? O kurwa. Co to jest? Tu jest pistolet. Z tłumikiem. Pistolet z tłumikiem. Czy ja chcę go podnosić? Ile mam? 53 amunicji, a tutaj 17. Nie, to chuj, nie chcę go. Jebać pistolet z tłumikiem. Chociaż kurwa w sumie. Pistolet z tłumikiem może być bardzo przydatną bronią na cicho. Okej, ale póki co, zwólcie, o kurwa. Widzicie, ile ich tu przylazło od razu? Tak nie powinno być, zdecydowanie tak nie powinno być. Czy teraz jak ja bym zajebał temu, co tam stoi? Dobra. Mamy trupa! Kurwa, gościu, normalnie jesteś mistrzem, nie? Zginął obok ciebie twój kolega, ty kurwa musiałeś się odwrócić dopiero, żeby go zobaczyć. Dosłownie pół metra od ciebie twój kolega zginął. Kurwa, przed chwilą nawet ze sobą rozmawialiście. A taki był, słychać tylko jęk, że nie żyje. I ty kurwa się dopiero zorientowałeś, dopiero jak on zginął, że on nie żyje? Znaczy się, no dobra, okej, okay, no to rozumiem mniej więcej. Tak to powinno działać, ale... No, dzień dobry. Ale... Kurwa no. Bez kitu. Chłop nie słyszał śmierci swojego kolegi, który... O kurwa. O chuj. Nie. Ty nie widzisz mnie. Spierdalać ode mnie, kurwa. Ja ci dam ścierwa, ty penisoide, kolosoidalna. Nie wiem, co ja mówię w ogóle. Chodźcie tu. Chodźcie tu. Zapraszam. Zapraszam do mojego królestwa. Wszyscy będziecie za chwilę w nim martwi. Dlaczego ten pistolet na przykład... Nie może podnosić amunicji do z innych pistoletów, co? Fraser. O chuj ci chodzi. Jak dobrze rozumiem, ona mi tych wrogów oznacza, tak? Dlatego mówi do mnie takie rzeczy. Dobra. Dwóch mniej. Gdzie jeszcze byli przeciwnicy? Przynajmniej nie widzę, żeby coś tutaj jeszcze było oznaczone gdzieś w okolicy. Ale obstawiam, że... O właśnie, kurwa. No wskocz tu, Chloe, proszę cię. Obstawiam, że jeszcze ktoś tu gdzieś łazi. No musi łazić, no. Czy w sumie... Kurwa. Ciężko stwierdzić. A, tutaj dzień dobry panu. Kurwa, zginę. Żyję. No podejdź tu. Podejdź tu, zakończmy tą całą... Okej, okay, można i tak. I czy to wszyscy, czy jeszcze ktoś gdzieś tu łazi? Co? No dobrze. No. Już czysto. Dziękuję bardzo. Dzień, Fraser. Jeszcze jest dla ciebie nadzieja. Dzięki. Ale emocje... Dla mnie jest nadzieja? Hej, poszukajmy tego wielkiego zaworu. Kurwa mać, to ty absolutnie nic nie zrobiłaś, głupia pizdo. Ja tu strzelam do wszystkich, a ty masz wyjebane i czekasz tylko aż zginę, tak? Okej, to nie przejdzie. Ani to? O co tu chodzi? Co? Przecież to guzik. Wiem, po prostu chciałam dać ci szansę. Guzik. I co?
Milion przeciwników zaraz przyjdzie, co? Na pewno, na 100%. Patrzcie, kurwa, tylko E nacisnę. To brzmi dobrze. Jedno z ramion koła właśnie się przekręciło. Aha. Dobrze, czyli muszę znaleźć takich gówien kilka, co? Obstawiam, że będą na tych wieżach. Na 100% muszą być, kurwa. Nie? A, tutaj jest. Dzień dobry, Rek. Klikamy E. Nie ma chuja we wsi, że za chwilę tu ktoś nie przyjdzie. No po prostu muszą. Tam jedno jest jeszcze jakieś. Ty. A nie, to jest inna broń, nie chcę. Tam jest na ścianie. Coś. Czy to będzie to, co my mamy użyć? Chyba tak. Jest i kolejny. Trzy z głowy. Ile tego było? Pięć? Ciężko stwierdzić. Kurwa. Nadine, co ty tak stękasz? Pewnie będzie na następnej wieży teraz, jak przejdę sobie tutaj. Co? A zastanawiam się, kiedy przyjdą przeciwnicy. No snu muszą przyjść, kurwa, no po prostu nie wierzę, że nie przyjdą. Mam cię. Mamy kolejne i tutaj, no właśnie, tutaj jest 5 na tym, więc obstawiam, że na tamtym też było 5. Szukamy ostatniego pokrętła. I o kurwa, tu są jakieś drzwi w ogóle. Proszę bardzo, mogę tu wejść? Mogę. Czy to są drzwi, którymi ja będę musiał się przedostać później? A nie, kurwa, czekajcie. Tędy przyszedłem, kurwa mać. Czy ja tutaj... Kurwa, Chloe! Nie denerwuj mnie. Tutaj jest ostatni gówno, dobra, E. I ostatni na liście. Teraz, czy to się otworzy tam? Co? No i finisz. Okej. Kurwa, aż pójdę zobaczyć, bo zastanawiam... Jezus Chrystus! Nie znam się na tych specjalistycznych terminach. Wielgachne kolisko. Zaraz mnie pojebie. O. Czy te drzwi się otworzyły? Nie, no to chuj. No to idziemy tam, gdzie powinniśmy iść. Od samego początku, tak jak gra przewidziała. Nie wiem, od czego są tam te drzwi, czy my możemy je otworzyć, czy one tam są... Znaczy, ewidentnie można je pewnie jakoś otworzyć, bo inaczej w ogóle albo by ich nie było, albo nie byłoby możliwości się do nich dostać. Więc albo teraz, proszę bardzo, odkręcamy to, co tu się odpierdoli. I tam te drzwi nam się otworzą. I będziemy mogli tam iść, albo nawet musieli. Albo chuj. Nie wiem. No i mamy to. No pewnie, że mamy. No co za... Przynajmniej da się przeleść. Chodźmy. Oczywiście już się zamykają. Jebańce. Nie ma drogi powrotu. Nie wrócimy do naszego autka. Co tu się odpierdala? Gdzie my jesteśmy? A. Okej, okay, czaję. I kręcimy znowu, co? Proszę. Czekajcie, może ja sobie po prostu kurwa ułożę. O, proszę bardzo. Oczywiście, że tu się musi coś odpierdolić. Okej, okay, ale to nie jest aż takie specjalnie trudne, jakby się wydawało. Okej, okay, teraz kręcimy tym gunwem. O nie, czekajcie, w złą stronę. I jest kites majonez, proszę bardzo. To było łatwe. Witaj, panie. Witaj, panie słoniu. Chyba to jest słoni, nie wiem, kurwa, ciężko stwierdzić. Dobra, kręcimy. Widzisz? Jednak łatwo nie jest. Żyjesz? Ale co to za życie? No już. Niech stanie się woda. Jest i trzeci. Wiesz, szukanie skarbów nieźle ci idzie. Szybko się uczę. Jedno pytanie. Mogłabyś przecież robić cokolwiek zechcesz. Dlaczego wolisz wrócić do Shoreline? Żartujesz? Nie.
wspólnik wsadził mi nóż w plecy. Mój zastępca nawiał z łupem. Nathan i Samuel Drake dali nogę, a ty się jeszcze nad czymś zastanawiasz? Tak. Spieprzyłam to. I chcę to naprawić. Czym ty się tak ciągle bawisz? To mój talizman. A, przyszedł pocztą niedługo po przeprowadzce. Dobra, zwijajmy się. Jeszcze Asaf nas uprzedzi. Bardzo dziwna rozmowa tutaj nastąpiła. Raz zdarzyło mi się nawalić. Wtedy trzeba się otrzepać i iść dalej. Nie lubię porażek. Jak każdy, kochana. Bardzo dziwna rozmowa, jeżeli chodzi o talizman. Czy my tutaj wrócimy teraz z tymi drzwiami, bo obstawiam, że może się to nie udać? Albo może po prostu podniesiemy 116-tonowe drzwi i po prostu przez nie przejdziemy? I przy okazji spotkamy całą armię Asaba, przy okazji wychodząc stąd? Nie? Znaczy tak, w połowie, bo otworzyliśmy drzwi. Ale armii nie ma, całe szczęście. Co to znaczy, że przyniosła się rację? Czekajcie, gdzie jest nasze auto? Tam jest auto, dobra. Fraser, przysłali posiłki. Jakże by inaczej? Oczywiście, kurwa, że przysłali posiłki. Bracia, gdzie jesteście? Nie żyją. Idź na zwiad. Ross i Fraser mogą się tu czaić. A twoja stara też tu się może... Wiemy, że tu jesteście. Kurwa, bardzo dobrze, że wiecie, ale ta wiedza wam się do niczego nie przyda, szczerze mówiąc, tak mi się wydaje. O nie, o nie. Kurwa, oni tutaj z każdej strony idą, chuje. Pytanie, czy któryś tutaj przylezie? No dobra, gdzie jest? Ty. Jesteśmy w trochę chujowym miejscu, szczerze mówiąc, tak bym się wyraził. Dobra, kurwa. Co to? Namierzyłeś kogoś? Spierdalaj, nie mam czasu na jebanie się z wami pół dnia, kurwa. Gdzie wy jesteście do chuja? Wszyscy będziecie za chwilę martwi. Kurwa, snajper, zajebiście. To jest to, co chciałem osiągnąć dzisiaj. Daj mi grę wyjebało jeszcze. Ale dobra, całe szczęście się to nie wydarzyło. Okej, zgubiliśmy ich, co? Może to w sumie, kurwa, łatwiej? Lepiej? Może ja po prostu sobie wezmę tutaj normalnie ich jednak na cicho zdejmę. Zostało 2 minuty. O, akurat jak skończę odcinek, to akurat jak ich wybiję wszystkich w cholerę, to się skończy odcinek, co? Siema. Pusto, to ty masz we łbie, drogi kolego. Kurwa, ile ich tu jest. To wybijanie ich rzeczywiście teraz, jak sobie tak patrzę, to może trochę potrwać. Aczkolwiek... O nie, tu ktoś stoi, kurwa. Tak, chyba znalazłem. Przepraszam bardzo, w jaki sposób ty mnie znalazłeś? Idź bokiem, uderz w flanki. Ty kurwa, idź bokiem. Kościół, wasze taktyki są do niczego, jeżeli ja słyszę, co wy macie zamiar zrobić. Z całym szacunkiem, proszę was, ale czy wy w ogóle zdajecie sobie sprawę, gdzie ja jestem w tym momencie? Ktoś go wykończył! Ktoś go wykończył, o nie! Mamy spokój. Jak na tego zeskoczę, to zaraz wszyscy pewnie, co są pode mną, się o tym dowiedzą. Tym bardziej ten gość, co tam łazi. Mi się to absolutnie w ogóle nie podoba. Teraz jednak nie. Jednak nikt o tym nie ma pojęcia, że on zginął. Świetnie mi idzie. Zajebiście. Dobra, zostało 2? Tylko 2? Proszę was.
To żadne wyzwanie. Stójcie w miejscu. Zwijacie! Szybko! Szybko! Okej. Okay. Myślałem, że trochę lepiej ten granat ich załatwi, no ale niestety się nie udało. Będą łazić, kurwa, ze sobą teraz. Co do... Chyba są tutaj! Chyba. Siemieciugiń! No, to chyba wszyscy. Dobra, mamy spokój. Muzyka się skończyła. Serio. Całkiem nieźle ci poszło, pomimo pewnych braków. Jakie braki masz na myśli? Nie przeszłaś szkolenia bojowego. A. Jesteś trochę porywcza. Biegasz po polu bitwy jak wariatka. Nie wiesz, co znaczy krótki, kontrolowany ostrzał. Okej. O, widzicie? I zakładasz czerwone ciuchy do walki w dżungli. Kto tak w ogóle robi? Te drzwi się z jakiegoś powodu zamknęły, a otworzyły się te. Okej. Moim zdaniem może być, ale dobra, tam sobie przejdziemy już w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie, zapraszam was na Discorda, link jest w opisie i widzimy się w kolejnym odcinku za 2 dni. Dzięki za oglądanie. Cześć.